Kurier Mazowiecki, Jolanta Erol, witam Państwa. W Legionowie po raz pierwszy zorganizowano targi małej i średniej przedsiębiorczości. Prezentowały się na nich firmy, organizacje pozarządowe i samorządy z powiatu legionowskiego. Dwudniowe targi w hali Arena przeznaczone były głównie dla przedsiębiorców branży turystycznej. Największym atutem powiatu legionowskiego jest Zalew Zegrzyński. Obok dużych ośrodków działają tu także gospodarstwa agroturystyczne. Na targach przedstawiły swoją ofertę w czasów rodzinnych. Kończymy Kurier Mazowiecki. Kolejne spotkanie o 21:45. Dziękuję, zapraszam.